Turbo Janik. To ja, Turbo Kozak. W przedostatnim niestety w tym roku odcinku Turbo Kozaka czas na reprezentanta Zagłębia Lubin. Przed Państwem Krzysztof Janus. Krzysztof, słyszałem, że Twoje poczucie humoru jest na najwyższym światowym poziomie. Takie doszły nas słuchy. Czy będziesz w stanie dzisiaj je zaprezentować? A myślę, że tak. I zacznę od tego, że jakiś na początek prezencik. Ale to nie, to były prezenty, dostajemy zawsze na... Po. Ale ja zacznę przed mimo wszystko, bo chciałbym jakoś dobrze wypaść, także myślę, że jakoś się uda to załatwić. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł. Podoba mi się. Sami kręćcie, podobno będzie rekord. Dzięki. Podobno będzie. Przed sekundą sprawdziłem prezenty. To nie są prezenty na jakiś oszałamiający wynik. To są prezenty na granicy 150 punktów. Ale rozumiem, że coś jesteś w stanie... Coś jest jeszcze ekstra, także tam coś w szatni. Później się, myślę, spotkamy na jakiś dobry obiadek. Także myślę, że wszystko to będzie w jak najlepszym porządku. Dla Gabora też coś tam. Dla Gabora to mamy deserek, wszystko mamy, bo to świetny bramkarz coś ma. Taki trzeba promować. Tak jest. Mów dalej. Powodzenia. Krzysztof, lata świetności Gabora już dawno minęły. Jadę, jakbyś nie widział. Ledwo widzę, właśnie krzycz, skąd biegniesz. Aj, znowu. Nie chcę faulować, przyszedł za nogę, mógłbym złapać. No. Pewnie, dzięki. Bramkarz ma pretensje, że mówisz, że ma cały czas pod słońcem. No tak się zdarzyło. Chyba, że woli na płachcie stać. Zdążysz, Gabor, zdążysz! Żartowałem. To jesteśmy po rozgrzewce. A z takim zatrzymaniem? Panie Sławku? Można. Okej. Grzegorz. Złe wybory. Chyba niedawno były wybory mister. Minister Intercontinental. Grzegorz, ludzie zaczynają się pytać, co dostałeś w prezencie od Krzysztofa Janusa, że nic nie bronisz. Po programie wszystko powiem. Może i skuteczny, ale niekonsekwentny. Raz tu, raz tam. Ale nie podkładać nic. Chyba, że mogę. Nic nie podkładamy, na razie podłożyliśmy ci fałszywego bramkarza, który nie umie bronić. Nie, to jest klasa. Ha, wiem, podoba ci się, wiem. Jaka sytuacja z oddechem? Świetna. O! Sektor D9. Pudło. Ja słyszałem, że ty w Zagłębiu jesteś najlepszy, jeśli chodzi o dowcipy. A mam parę w zanadrzu, no, ale... No, jeden taki krótki, bo nie mam dużo czasu. Nie, wiesz, coś powiem, że taki dowcip, bo ja mam takie... Tej ostrzejszej półki, także... Rozumiem. Ale pamięci... to ludzie takie... Lubimy takie. Tak, tylko że to parę osób mogłoby się, wiesz, obrazić. Naprawdę? Tak, a teraz ostatnio też rządzi też taka partia, że mogłaby mnie... A, tak. Gdzieś tam tak, także... Ewentualnie, politycznie? Politycznie, Krzysztof, w ogóle my... Okay. Nie. My w ogóle politycznie i tak, żeśmy postawili na Gabora, bo po prostu mamy dobre kontakty z Węgrami. Kto ma lepszą prawą nogę, Filip S czy Krzysztof J? Po strzelnych bramkach, no to chyba Filip S, ale to się okaże. Oby po błakcie był Krzysztof J. Tak, blisko. Ajajaj. Ale leci ci połowy jak w Krystyny. No to chociaż 5. Rozerwana siatka i boczny naczyń. Słyszałem, że z asystami u ciebie nie jest najgorzej. Dlatego wchodź. Chodź! No. Ale za to nie płacimy! Okej. Bardziej dokręcić i będzie git. O, to. Następna, proszę. Ja ci mówię, że ja asystuję, to wiesz. Bądź tam czujny. Tak jest.
Słyszałem, że wasz trener Piotr Stokowiec jest tym mistrzem. Widzę, że nic ci o tym nie wiadomo. Nie, chociaż powiem, że tak. Chyba na obozie, jak pamiętam dobrze, w Holandii. Graliśmy o poprzeczki i no, powiem szczerze, że wyglądało to całkiem dobrze. Dobra. Raz! Raz. Nie patrz. Raz! Nadal! I raz. Ale przyznam ci, że bramki naprawdę nie najbrzydsze. No bo ja w bramkę ciągnę mnie cały czas, także... W połówce jak stoisz? To się okaże, no bo przyznam szczerze, że dawno nie strzelałem tak. To widać, że dawno nie. Tak. O, i teraz jest o wiele lepiej! Tak jest. Kto przyszedł mnie tam dopingować? No nie, to loża szydercy, więc także można tu śmiało powiedzieć, że oni tak dopingują, ale trzymają kciuki tak, żeby czasem... Żeby nie wyszło jednak. Żeby nie wyszło. Żeby rekordu Ignacika nie typował. No właśnie. Jaka jest sytuacja z lewą nogą? Widzę, że jest, a co dalej? Się okaże. No to czekamy, trzymamy kciuki. 3, 2, 1. W którą stronę będziesz się kręcił? Proszę Ciebie, pokaż mi. Wydaje mi się, że musisz bardziej w tą. Okej. Okay. 15 solidnych obrotów. 3, 2, 1. Raz. Dwa. Halo Ziemia, halo Janusz, 14! 15 poszedł! Pazernie, ale ogień, pociąg pazernie na piłę! I gol, strzał! Tak jest! O, Jezus Maria! Co się stało, że się... Bania u cygana, hej! Bania u cygana do rana! O, mocno! Myślę, proszę Państwa, że nie kręć, że strzelisz Krzysztofa Janusa przejdzie do historii. Wydawało się, że wszystko jest już pod dobrze. Pod kontrolą. No i co się stało? No, niestety coś na końcu. Na końcu? Zas, szczególnie gdzieś zaszwankowało, no i taki strzał niestety. Ale są, może się podobać. Ale tak. Może się podobać, bo to jakby ktoś zbiegał z boku znowu. To też jest inaczej, bo to... No tak, tak. Bo tak. Jakby ktoś niekiedy taki Barcelona wiesz, kiedyś karne wykonywała. No dokładnie, myślę, że ty wejdziesz, a ty po prostu stoisz niestety. Jakoś nie miałeś ochoty chodzić. Ja nie mogę w każdym odcinku, wiesz, wchodzić. Wchodzić w te. O, widzisz, ja myślałem, że w tym akurat wejdziesz. To są te prezenty, które miały zagwarantować ci rekord? Tak. Zobaczmy, co tu było, bo znaczy, ja wiem, co tu było, ale no, to nie dało po prostu. Ale to nie było wszystko, bo nie wszystko można pokazać tam jeszcze. Dostaliśmy od Krzysztofa, proszę Państwa, szalik. Znaczy to ja dostałem, ale ja to potem dalej przekażę. No i oczywiście jest. Jest koszulka oryginalna. Oczywiście. Meczowa? Meczowa, ale jeszcze w niej nie grałeś. Tak, no właśnie, ale... 70-lecie. Dokładnie, KGHM. Zagłębie, Zagłębie Lubin. Krzysztofie, ta koszulka powinna być dużo warta. No mam nadzieję. Ile tak byś chciał, żeby ona była warta? No ty podaj cenę, ja się ustosunkuję do niej. 100 tysięcy euro. 200. Brawo, 200 tysięcy euro, proszę Państwa, kto nie kupi, ten gapa. Dokładnie.